Witam Państwa serdecznie. Czas na szczegóły prognozy pogody. Tej nocy najchłodniej w okolicach Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Słupki rtęci pokażą w tych regionach do minus 3 stopni Celsjusza. W centrum około minus 2, powyżej zera, w części północno-zachodniej 2 stopnie. Na Pobrzeżu Koszalińskim opadów deszczu spodziewam się na Pomorzu Zachodnim. Pozostałe regiony bez opadów deszczu z zachmurzeniem umiarkowanym. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. W Skandynawii od minus 1 stopnia w Oslo do 2 stopni na plusie, w Helsinkach i w Sztokholmie. Tam bardzo pogodna i słoneczna aura. Wzrost temperatury zanotujemy na Wyspach Brytyjskich do 13 stopni w Dublinie. Nieco chłodniej w Moskwie, minus 5 stopni, tam intensywne opady śniegu. Sprawdźmy prognozę pogody dla naszego kraju. W Polsce niemalże we wszystkich regionach pojawią się opady śniegu, z wyjątkiem Pomorza Gdańskiego, gdzie spodziewamy się dużej ilości słońca. Opady deszczu ze śniegiem na Lubelszczyźnie, ziemi łódzkiej, w Wielkopolsce, ziemi lubuskiej i na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach te opady będą niewielkie i przelotne. Śnieg delikatnie popruszy na południu, a także na Mazowszu, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach. Sprawdźmy kolejne dni. We wtorek ciśnienie ponownie spadnie, 1007 hektopaskali. Minusowe wartości w części północno-wschodniej, tam do minus 1 stopnia Celsjusza. W środę niżowa aura da się we znaki mieszkańcom centralnej i północnej części naszego kraju. Tam spodziewamy się intensywnych opadów deszczu ze śniegiem. W czwartek dużo rozpogodzeń i przejaśnień w centrum i na południu. Do 4 stopni maksymalnie zanotujemy na Pomorzu Zachodnim. Do zobaczenia.